Każdy zamek ma swojego króla, królową, księcia, księżniczkę i nie inaczej jest w przypadku Zamku Górnego. Co prawda, gry o tron raczej tutaj nie będzie, ale każdy z Was będzie mógł włożyć na głowę królewską koronę, a to za sprawą nowego wyposażenia, które wzbogaciło to miejsce. Jak widać, mamy tutaj różne rodzaje stylizacji średniowiecznych, poszczególne elementy możemy zmieniać i tak naprawdę te zmiany będą powodowały także, że zmienią się role, ale wciąż pozostaniemy w średniowieczu. Ale to nie wszystko, ponieważ mamy tutaj w sali taką skrzynię pełną naprawdę wielu, wielu skarbów, różne rodzaje garderoby. Oby bardzo precyzyjne, trzeba przyznać, ale jak tak byśmy tutaj poszukali, to znaleźlibyśmy także takie rzeczy, w których jeżeli byśmy dzisiaj wyszli na ulicę, to myślę, że też bylibyśmy modni. Ale my oczywiście pozostajemy w czasach średniowiecznych. No i właśnie te wszystkie elementy strojów pozwalają nam jeszcze lepiej poczuć klimat sprzed wieków tutaj w Zamku Górnym. Ale garderoba to nie wszystko. Skoro zamek, no to także rycerstwo. Przeniesiemy się zatem teraz do sali piętro niżej, przejdziemy się po naszych Włościach i tam znajdziemy elementy właśnie charakterystyczne dla średniowiecznego rycerstwa. Skoro rycerz, to oczywiście musi mieć także miecz. Jesteśmy w zbrojowni i tutaj te miecze są, różne rodzaje tych mieczy. Mamy miecze do treningów, ale także miecze do prawdziwej walki. One są solidne, ciężkie, można się z nimi tutaj zmierzyć. Oprócz tego oczywiście hełmy, tarcze, a za plecami moimi także inne rodzaje broni, bo przecież wiemy, że w średniowieczu walczono nie tylko na miecze, między innymi kopie. Na kopie pojedynki również się odbywały. No oprócz miecza rycerz miał na sobie także zbroję. Jak widać, jest ona tutaj wyeksponowana. Oprócz tego, kiedy wejdziemy do Zamku Górnego, tuż przy wejściu jest także gablota, w której pełne uzbrojenie będziemy mogli zobaczyć, możemy się temu przyjrzeć. Ale kiedy przejdziemy się po Zamku Górnym, to spotkamy także łucznika, kusznika oraz kata. A w lochach nieszczęśników, którzy czekają na wykonanie wyroku albo właśnie już odsiadują swoją karę. Zamek Górny pełen jest tajemnic. Warto tutaj przyjść i odkryć.